do rocznej telekonferencji z obywatelami. Najwięcej pytań dotyczyło codziennych problemów Rosjan. Rodacy pytali prezydenta o niskie zarobki, kondycję przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, edukację i pomoc socjalną. Polki w Niemczech skarżą się na postępowanie urzędników Jugendamt. Weszli do mnie do domu, zabrali siłą mi dzieci. Byłam po prostu bezradna. Położyłam się na podłogę, broniłam się jak mogłam, a wyrwali mi siłę, powiedzieli, że dzieci są agresywne. Koniec roamingu w Unii Europejskiej. Wreszcie Europejczycy będą mogli podróżować po całej Europie, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W całym kraju odbyły się procesje Bożego Ciała. Centralne obchody święta miały miejsce w Warszawie. Uczestniczyli w nich m.in. biskupi, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, duchowieństwo, rektorzy warszawskich uczelni, Wojsko Polskie, policja oraz tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy. Na placu Piłsudskiego metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz mówił, że procesja z Panem jest też procesją ku innym ludziom. Aby w takiej procesji ku sobie nawzajem uczestniczyć szczerze, potrzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nienawiść i zawsze iść za nim i zawsze iść z nim. Kardynał Nycz podkreślił, że uczestnicy procesji są kościołem, który jest otwarty dla wszystkich ludzi dobrej woli. Chcemy być kościołem dla wszystkich jeszcze bardziej, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności bądź niebezpieczeństwa podziałów czy wykluczania. Henryk Hozer, arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej, w kazaniu po procesji mówił, że Ewangelia jest dla katolików prawdziwym pokarmem. Odniósł się też do spraw z życia społecznego. Jego zdaniem zagościło w nim kłamstwo i stało się narzędziem walki o władzę i pieniądze. Kłamstwo w różnych swoich postaciach staje się dzisiaj narzędziem socjotechniki. Kłamstwo jest jednocześnie agresją. Dzisiejsza okazja, jaką jest opowiedzenie się za prawdą Bożą, jest okazją dla nas, byśmy byli na to uczuleni, odstąpili od tego łatwego sądzenia innych, a przede wszystkim obmowy i oszczerstwa. W Krakowie metropolita arcybiskup Marek Jędraszewski przekonywał podczas homilii, że niedziela powinna być dniem wolnym od pracy. Podkreślił, że nie jest to luksusem, ale prawem każdego człowieka. Jest to sprawa, która dotyczy nie tylko osób wierzących, ale całego naszego społeczeństwa. Chodzi bowiem o to, aby w imię solidaryzmu społecznego wszystkim zapewnić możliwość niedzielnego odpoczynku, który pozwala na godne przeżycie niedzieli w kręgach rodzinnych i przyjacielskich. Wiemy przecież, jak bardzo, zwłaszcza wiele dzieci, cierpi z tego powodu, że ich rodzice nie mają dla nich czasu nawet w świąteczne dni. Arcybiskup Jędraszewski mówił też o życiu nienarodzonych, zaznaczył, że każde ludzkie życie zasługuje na ochronę. Jest to także sprawa naszego państwa, które musi jednoznacznie stanąć w ich obronie, a rodziców tych dzieci wspierać w ich trudach rodzicielskich i wychowawczych. Wolna i suwerenna i sprawiedliwa Polska to Polska, która stoi na straży życia swoich dzieci, wszystkich dzieci. Kościół wychodzi dziś do ludzi z tym, co ma najcenniejszego, mówił w homilii metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Kościół wychodzi z Jezusem Chrystusem, z chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, do migrantów i uchodźców również. W tej sprawie pouczył nas jednoznacznie święty Jan Paweł II. Każdy musi się przyczyniać, powiedział Jan Paweł II, do rozwoju dojrzałej kultury otwartości, która ma na uwadze godność każdej osoby i solidarność z najsłabszymi. Domaga się uznania podstawowych praw każdego migranta. W Poznaniu uroczystości odprawił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Nawiązał do przypadającego w przyszłym roku jubileuszu biskupstwa w Poznaniu. Szczęśliwi jesteśmy w Poznaniu z tego powodu, że to wyznanie wiary trwa u nas od ponad 1050 lat. W związku z tym w przyszłym 2018 roku będziemy obchodzić jubileusz narodzin pierwszego w Polsce biskupstwa. Powstanie pierwszych w Polsce struktur kościelnych służących integralnemu przekazowi wiary.
W Gdańsku w homilii do wiernych zwrócił się arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Przestrzegał przed zagrożeniami, jakie może nieść za sobą postęp i nowoczesność nie oparte na zasadach etycznych. Jego zdaniem może to być regres człowieczeństwa. Demon postępu i nowoczesności czyni wielkie spustoszenie, chociażby w zachodniej Europie. Znikają krzyże z budynków publicznych, a w coraz większej cenie jest chrystofobia. Ta swoista alergia na chrześcijan, ich wiarę, etos, kulturę, obyczaj i czyni się to w imię postępu, w imię nowoczesności. Metropolita Gdański podkreślał, że dzisiejsze uroczystości to manifestacja wiary także wobec tych, którzy są wobec niej obojętni. Nasza procesja jest także publicznym, jednoznacznym. Powtarzamy to często, szczególnie w Dniu Bożego Ciała, manifestacją naszej wiary. Także wobec tych wszystkich, którzy od wiary, od Kościoła się dystansują, wobec obojętnych. Dla wiernych uczestnictwo w procesji jest dużym przeżyciem. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego przy tak pięknej pogodzie. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus. Dla każdego katolika jest to jeden z ważniejszych dni w roku. Tu być na tym święcie. No, żeby zamanifestować swoją wiarę, swoje wyznanie. Ojciec Jan Maria Szewek, Franciszkanin. Oprócz publicznego wyznania naszej wiary, to jest święto dziękczynienia za ustanowienie Eucharystii. Ważną rzeczą są te cztery ołtarze. One mają symboliczny wymiar. Odwołuje się do czterech Ewangelii, ale to także jest symbol czterech stron świata. Czyli Pan Jezus przychodzi dla wszystkich i do każdego miejsca. Boże ciało jest siłą. To jest po prostu istota. To jest takie nasze wewnętrzne potrzeba duchowa, żeby iść i widzieć tych ludzi, którzy razem w jakimś jednym celu i duchu się spotykają i widzieć, że nie jesteś samemu i że to jest ważne i nie tylko dla mnie, ale dla innych i jakiś to jest kierunek nadaje życiu. A w Spycimierzu w województwie łódzkim procesja zgodnie z tradycją przeszła po 2-kilometrowym kwietnym dywanie. Jego układanie trwa zawsze niemal do ostatniej chwili, a włączają się w nie także turyści z całej Polski. Po prostu pani powiedziała, że to jest taka pusta część, ktoś zostawił niedokończony. Ja zaangażowałam dziewczynki i po prostu układamy, my jesteśmy tutaj osobami, ja jestem z Wielkopolski, po prostu koło Leszta, z Rydzyny. Co jaki widziałeś? Wzór pani wymyśliły tutaj? Tutaj jest krzyż, nad którym jest oko i dookoła jakieś ładne wzorki. I to tak teraz tutaj na poczekaniu wymyśliliście? Tak. A motywy no, są przepiękne. Takie emocje towarzyszą ludziom, którzy przyjeżdżają, oglądają, podziwiają, fotografują się na tle dywanów ze Spycimierza. Marzena Grzelak-Plewińska. Uroczystość Bożego Ciała to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Geneza święta ma swoje źródło w cudach eucharystycznych, czyli przemianie hostii i wina we fragment ciała i krwi oraz w prywatnych objawieniach, które uznał Kościół. Święto jest obchodzone od XIII wieku. Podsumowanie dnia. Teraz Moskwa. Odbyła się tam doroczna telekonferencja prezydenta Władimira Putina, bezpośrednia linia, podczas której odpowiadał na pytania obywateli. To już 15 tego typu spotkanie prezydenta z Rosjanami. Rosyjski przywódca podkreślił, że zachodnie sankcje odcisnęły swoje piętno na gospodarce federacji, ale bardziej zaszkodziły one tym, którzy je wprowadzili, niż Rosji. Jego zdaniem kraj wychodzi z recesji. Władimir Putin stwierdził, że zachodnie sankcje oprócz negatywnego wpływu na rosyjską gospodarkę mają również wpływ pozytywny. Według prezydenta Rosji zachodnie sankcje zmusiły rodzimych przedsiębiorców do zwiększenia produkcji i modernizacji firm. Nie byłoby Krymu, nie byłoby innych problemów, to wymyślono by coś innego dla powstrzymania Rosji, bo zawsze o to chodziło w tej polityce, o powstrzymywanie Rosji. Politykę zdzierżywania Rosji. Rosyjski przywódca przypomniał, że w związku z kryzysem ekonomicznym spadła realna wartość dochodów obywateli. Zwrócił jednak uwagę na systematyczny wzrost gospodarczy, który jego zdaniem świadczy o wychodzeniu z recesji. W ocenie Władimira Putina część rosyjskiej opozycji żeruje na problemach przeciętnych obywateli dla zdobycia popularności. Nie spekulować nada. Nie należy spekulować, a proponować rozwiązania, bo tylko ci, którzy mają jakieś propozycje, zasługują na szczególną uwagę i mają prawo do dialogu z władzą. Prawo na dialog z władzą. Wcześniej Władimir Putin zapewniał, że Moskwie zależy na dobrej współpracy z Waszyngtonem. Przekonywał też, że udział rosyjskiej armii w operacji syryjskiej służy stabilizacji
stabilizacji sytuacji w tamtym regionie. Przypomniał historię I i II wojny światowej, podkreślając, że Rosja i Stany Zjednoczone jako sojusznice walczyli wtedy przeciwko wspólnemu wrogowi. My nie считаем Америку своим врагом. Nie uważamy Ameryki za wroga. Dostrzegamy rozwijającą się w Stanach Zjednoczonych rusofobię i oceniamy, że jest to rezultat zaostrzającej się wewnętrznej walki politycznej. Władimir Putin oświadczył, że Rosja jest zainteresowana w ociepleniu stosunków rosyjsko-amerykańskich i Moskwie zależy na dobrej współpracy z Waszyngtonem. Jednak w trakcie programu najwięcej pytań dotyczyło nie spraw międzynarodowych, ale codziennych problemów Rosjan. Rodacy pytali prezydenta o niskie zarobki, kondycję przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, edukację i pomoc socjalną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalny prokurator Stanów Zjednoczonych Robert Mueller rozszerzył zakres śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Według dziennika Washington Post obecnie przedmiotem dochodzenia jest również potencjalne wywieranie nacisków politycznych przez prezydenta. Donald Trump określa śledztwo mianem polowania na czarownicę. Robert Mueller został mianowany specjalnym prokuratorem w tzw. rosyjskim śledztwie po zdymisjonowaniu przez prezydenta Trumpa szefa FBI Jamesa Comeya. Celem powołania Mallera było uniemożliwienie politycznych nacisków na prowadzących dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą oraz domniemanej koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. Po tym jak były szef FBI zeznał pod przysięgą, że prezydent Stanów Zjednoczonych naciskał go na zakończenie dochodzenia w sprawie swego byłego doradcy generała Michaela Flynna, Robert Mueller wyraził zamiar przesłuchania w tej sprawie innych współpracowników Donalda Trumpa. Jak informuje Washington Post, ma to związek z rozszerzeniem zakresu śledztwa o potencjalne utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent USA skrytykował tę decyzję. Najpierw wymyślili fałszywy zarzut o koordynacji z Rosjanami, ponieważ nie znaleźli żadnych dowodów, więc teraz idą w stronę utrudniania śledztwa. No pięknie, napisał Donald Trump na Twitterze. Prawnicy amerykańskiego prezydenta skrytykowali tymczasem fakt, że doszło do kolejnego przecieku prasowego w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 19 czerwca rozpoczną się negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, poinformowała o tym Komisja Europejska. W najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze spotkanie głównego unijnego negocjatora Michela Barniera z brytyjskim negocjatorem Davidem Davisem. O takim terminie rozpoczęcia rokowania mówiło się już wcześniej, ale po wyborach na Wyspach negocjacje stanęły pod znakiem zapytania, bo partia konserwatywna straciła bezwzględną większość w parlamencie. Bruksela krytykowała wtedy brak kontaktów z Londynem i mówiła o panującym chaosie. Liczba zabitych w pożarze wieżowca, do którego doszło w Londynie w nocy z wtorku na środę, wzrosła do 17, poinformowała londyńska policja. Na miejscu ciągle pracują strażacy i specjalistyczne ekipy. Bilans tragedii ciągle otwarty. Uważamy, że liczba zabitych jeszcze wzrośnie. 37 osób przebywa w szpitalu, z czego 17 jest w stanie krytycznym. Obecnie priorytet to zidentyfikowanie i zlokalizowanie ludzi znajdujących się na liście zaginionych. Mówi Stuart Candy z Metropolitan Police. Ekipy ratunkowe pracowały całą noc, ale to dopiero początek. Teraz pora na szczegółowe przeszukanie wnętrza, m.in. w celu znalezienia ludzkich szczątków. Służby informują, że nie spodziewają się, by w budynku byli żywi ludzie. Akcja potrwa jeszcze wiele dni, tłumaczy Dani Cotton, szefowa londyńskiej straży pożarnej. Będzie to oczywiście proces bardzo powolny i drobiazgowy. Budynek jest duży, należy zbudować wewnętrzne podpory, by upewnić się, że poszczególne piętra są bezpieczne dla ludzi. Przedtem do przeszukań wykorzystamy policyjne psy. Wielu ewakuowanych spędziło tę noc w tymczasowych schronieniach. Mogli liczyć na jedzenie, wodę, ubrania i śpiwory przynoszone przez lokalnych mieszkańców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjska premier zapowiedziała publiczne śledztwo w sprawie pożaru. Theresa May podkreśliła, że takie śledztwo to zobowiązanie wobec poszkodowanych mieszkańców. Ludzie chcą odpowiedzi i słusznie. Dlatego zarządzam dziś publiczne dochodzenie w tej sprawie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni rodzinom i tym, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i domy. Premier zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by ci, którzy stracili dach nad głową, znaleźli nowe domy w tej samej okolicy. Theresa May była dziś na miejscu tragedii. Chwaliła pracę ekip ratunkowych. Pracowali bez wytchnienia w przerażających warunkach. Jestem pod wielkim wrażeniem ich profesjonalizmu i odwagi. Słyszałam historię o strażakach wbiegających do płonącego budynku, chronionych przed spadającym gruzem przez policjantów, którzy używali do tego swoich tarcz. Dziękujemy wszystkim naszym służbom za niesamowitą pracę, którą wykonały.
W miejscu pożaru był dziś także lider opozycyjnej partii pracy Jeremy Corbyn. Spotkał się z ratownikami i odwiedził centrum kryzysowe w kościele świętego Klemensa, gdzie przyjmowane są dary dla poszkodowanych. Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech otrzymuje setki zgłoszeń od mieszkających w Niemczech Polaków, którym niemiecki Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży Jugendamt odbiera z potomstwo. W ostatnim czasie do stowarzyszenia zgłosiły się 4 Polki, którym odebrano łącznie 9 dzieci. Stowarzyszenie zorganizowało w Berlinie konferencję, podczas której matki relacjonowały działania Jugendamtu. Według nich są siłowe, agresywne i bezpodstawne. Aleksandra Urbanik powiedziała, że policjanci i urzędniczka Jugendamt wyrwali jej dziecko siłą bez wyjaśnień. 17 maja u mnie w domu 7 policjantów i pani z Jugendamtu weszli do mnie do domu. Zebrali siłą mi dzieci. Byłam po prostu bezradna. Nie znając języka niemieckiego, ja chciałam po prostu bronić swoje dzieci. Położyłam się na podłogę i po prostu broniłam się jak mogłam, a wyrwali mi siłą. Powiedzieli, że dzieci są agresyw, że w domu jest psychika nie taka, a ja jestem dobrą mamą. Chcę po prostu, żeby mi oddali moje dzieci. Wojciech Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, mówił, że wbrew woli pani Weroniki Drozdowskiej dzieci, które jej zabrano, zostały rozdzielone. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że polskie władze będą wspierać Polaków, którzy mają problemy z Jugendamtem. Wiceminister Michał Wójcik powiedział w TVP Info, że między innymi tych spraw dotyczyło jego spotkanie z niemieckim wiceministrem do spraw rodziny, do którego doszło kilka tygodni temu. Jak mówił, strona polska postawiła wówczas 2 postulaty. Pierwszy postulat mówi o tym, że w tego typu sytuacjach, sprawach opiekuńczych, dziecko powinno być umieszczane w rodzinie polskiej. Wobec tego zaproponowałem panu ministrowi, że my poprzez nasze placówki dyplomatyczne przygotujemy listy rodzin zastępczych polskich, żeby Jugendamty miały również informacje na ten temat. Osób, które spełniają wymogi Jugendamtów, żeby być rodziną zastępczą. Drugi postulat dotyczył niektórych spraw związanych z konwencją wiedeńską, dodał wiceminister. Kwestia, żeby dyplomaci polscy mogli uczestniczyć na każdym etapie postępowania w sprawach, gdzie jest obywatel polski albo jest obywatel o podwójnym obywatelstwie, prawda, niemieckim i polskim, ale jeżeli ma obywatelstwo polskie, żeby czuł się lepiej, swobodniej, pewniej, że stoi za nim państwo. A są sytuacje, gdzie niestety niedopuszczany jest na poziomie postępowania wykonawczego na przykład konsul polski. To jest problem. Michał Wójcik stwierdził, że podobne problemy mają nie tylko Polacy, ale też obywatele innych krajów. To są tysiące dzieci odbierane, także obywateli Niemiec. Od wielu lat. To jest specyficzna organizacja, to jest wielość organizacji. Tak naprawdę, kiedy rozmawiałem z wiceministrem do spraw rodziny w Niemczech, to on też nie ma jakby takiego bezpośredniego wpływu na Jugendamty, bo Jugendamty są organizacjami samorządowymi. Czyli jak wypracować mechanizm, żeby z poziomu federalnego wpłynąć na instytucje samorządowe? To jest podstawowy problem. Jugendamty nie podlegają żadnej kontroli państwa i organów wykonawczych. Także lokalne władze, pomimo tego, że finansują ten urząd, nie kontrolują go i nie mogą im narzucić żadnej decyzji. Według danych niemieckiej organizacji Sieci Wolnej Edukacji w roku 2012 Jugendamty odebrały w Niemczech ponad 40 tysięcy dzieci. Od dziś w Rzymie maltretowane przez partnerów Polki mogą szukać pomocy w zajmujących się tym problemem posterunkach policji ulokowanych w przyczepach kampingowych. To efekt inicjatywy polskiego konsulatu. 3/4 mieszkających we Włoszech Polaków to kobiety, nierzadko padające ofiarą przemocy. Problem jest poważny, sporo otrzymujemy telefonów, proszą, żeby im pomóc, proszą, żeby je gdzieś pokierować, albo też dzwonią, żeby w ogóle móc z kimś porozmawiać. Dlatego ważne jest też, że mogą porozmawiać w języku polskim. Mówi radca prawny polskiej ambasady Anna Wojtulewicz. Polski konsulat jako pierwsza zagraniczna placówka dołączył do trwającej od roku akcji włoskiej policji To nie jest miłość. To nowość. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy. To ważna współpraca z polską społecznością. Na pewno pomoże polskim ofiarom przemocy. Ale do one, które są blisko violenza. Powiedziała polskiemu radiu wicekwestor Rzymu Anuncja Skielero. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. Duże podziały w Unii Europejskiej w sprawie zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. Potwierdziła to dyskusja w Luksemburgu ministrów pracy z 28 krajów, którzy nie byli w stanie osiągnąć wstępnego porozumienia. Chodzi o propozycję Komisji Europejskiej, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie dodatki przysługujące w danym państwie.
Propozycje komisji nie podobają się krajom Europy Środkowo-Wschodniej, które uważają, że uderzą one w tańszych pracowników z tego regionu. Tak mówił wiceminister pracy Marcin Zieleniecki. Wiele proponowanych rozwiązań jest niejasnych, może prowadzić do znaczącego utrudnienia i ograniczenia pracowników delegowanych. O wątpliwościach i dużych obawach mówiła też czeska minister pracy Michaela Marksowa. Pojawiają się pytania, czy orkiestra symfoniczna, która wyjeżdża za granicę, ma być traktowana jak delegowana. Na pewno te propozycje tworzą nowe bariery. Zmiany w delegowaniu pracowników chętnie poparły państwa Europy Zachodniej. Najostrzej wypowiadał się minister pracy z Luksemburga, Nicolas Schmit. Delegowanie stało się obecnie synonimem nadużyć, oszustw, źródłem nielegalnej i nieuczciwej konkurencji. Wtórował mu belgijski minister pracy Chris Peters. Status quo jest nie do zaakceptowania. Przedstawiciele Europy Zachodniej mówią, że trzeba walczyć z dumpingiem socjalnym, a ci z Europy Środkowo-Wschodniej zarzucają im protekcjonizm gospodarczy. Unijne kraje mają w październiku podjąć kolejną próbę osiągnięcia porozumienia. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wyraził satysfakcję z powodu zniesienia w Unii Europejskiej roamingu. Od dzisiaj za rozmowy i SMS-y w granicach Unii Europejskiej zapłacimy zgodnie z cennikiem krajowym. Antonio Tajani w wydanym komunikacie przypomniał, że Parlament Europejski pierwszy zakwestionował nadmierne wysokie opłaty. Od tamtej pory konsekwentnie walczył o ich redukcję. Zdaniem Tajaniego to historyczne osiągnięcie, które zwiastuje nową erę dla studentów, biznesu i turystów. Wreszcie Europejczycy będą mogli podróżować po całej Europie, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Ułatwienie w komunikowaniu się zbliży do siebie mieszkańców Unii i przyczyni się do wzmocnienia całej Europy, zaznaczył przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wyraził też nadzieję, że państwa członkowskie zastosują się do nowych zasad. Antonio Tajani zwrócił się do Komisji Europejskiej, aby dopilnowała ich przestrzegania i zapewnił, że Parlament będzie śledził, czy obywatele odnieśli realne korzyści. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Deber. Teraz Francja. Kandydatka do parlamentu prawicowej Partii Republikanów i była minister Nathalie Kościuszko-Morizet została dotkliwie uderzona w Paryżu przez 50-letniego mężczyznę. Kobieta na dłuższy czas straciła przytomność. Do agresji doszło na targu w 5. dzielnicy Paryża, gdzie w wyborach do Zgromadzenia Narodowego kandyduje Nathalie Kościuszko-Morizet. W chwili, gdy przechodniom rozdawała ulotki, potężnie zbudowany mężczyzna uderzył ją z całej siły pięścią w twarz, obrzucając kobietę wyzwiskami. Nathalie Kościuszko-Morizet upadła na chodnik, na którym leżała przez długi czas nieprzytomna. Zaopiekowali się nią strażacy, którzy odwieźli ją do szpitala. Według wstępnych badań kobieta cierpi na niegroźny uraz czaszki. Napastnik zbiegł, uciekając do najbliższej stacji metra. Po drodze krzyczał, że to Nathalie Kościuszko-Morizet jest odpowiedzialna za to, że merem stolicy została socjalistka Anne Hidalgo. Jeden z ludzi z ekipy kandydatki republikanów próbował złapać napastnika, ale ten go zaatakował, zerwał mu okulary i uciekł. Prokuratura wszczęła dochodzenie. Agresja spotkała się z powszechnym potępieniem na lewicy i na prawicy. Jej przeciwnik w drugiej turze wyborów, kandydat z ramienia partii Emmanuela Macrona, zawiesił swoją kampanię do czasu, gdy Kościuszko-Morizet wróci do zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Turecko-Islamska Unia Instytucji Religijnych, zrzeszająca ponad 900 tureckich religijnych stowarzyszeń w Niemczech, odmówiła udziału w planowanym na sobotę w Kolonii pokojowym marszu, w którym mają wziąć udział mieszkający w tym kraju muzułmanie. Marsz pod hasłem Bez nas ma być muzułmańskim protestem przeciwko islamskim zamachom terrorystycznym. Największa islamska organizacja w Niemczech, ITIP, zapowiedziała, że nie będzie uczestniczyła w tym marszu organizowanym przez innych muzułmanów mieszkających w tym kraju. W wydanym oświadczeniu między innymi zarzuca jego inicjatorom działania propagandowe, które niepotrzebnie dzielą i stygmatyzują muzułmanów oraz fałszywie zawężają światowy terroryzm tylko do islamu. Przedstawiciele DITIB wyjaśniają, że wielokrotnie odcinali się od wielu zamachów terrorystycznych, więc nie muszą uczestniczyć w żadnych marszach. Ponadto, jak napisano w oświadczeniu, praktykujący muzułmanie ze względu na ścisły post podczas trwającego Ramadanu będą zbyt wyczerpani, aby wziąć udział w marszu. Niemieckie media ostro krytykują decyzję podjętą przez organizację DITIB. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.
Do zamachu samobójczego doszło w rejonie meczetu w Kabulu, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu. Zamachowiec wysadził się chwilę po tym, jak policja powstrzymała go przed wejściem do pełnej wiernych świątyni. Na miejscu doszło też do wymiany ognia. Na razie nie wiadomo, ile jest ofiar, ani jaka organizacja przeprowadziła atak. W czasie trwającego Ramadanu w Kabulu doszło do serii zamachów. W najbardziej tragicznym z 31 maja w dzielnicy dyplomatycznej zginęło 150 osób. Co najmniej 7 osób zginęło, a 59 zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło przed jednym z przedszkoli we wschodnich Chinach. Przyczyna eksplozji na razie nie jest znana. Do eksplozji doszło około godziny 17 czasu lokalnego przed wejściem do jednego z przedszkoli w miejscowości Xuzhou w położonej we wschodnich Chinach prowincji Jiangsu. Dwie osoby zginęły na miejscu, 5 po przewiezieniu do szpitala. Stan 9 osób jest ciężki. Ze zdjęć i nagrań wideo z miejsca tragedii umieszczonych w chińskim internecie wynika, że pośród rannych są także dzieci. Do eksplozji doszło bowiem w momencie, kiedy rodzice oczekiwali na wyjście dzieci z przedszkola. Na razie nie są znane przyczyny eksplozji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Maciej Nowak z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polscy siatkarze grają w Katowicach z Rosjanami w kolejnym spotkaniu tegorocznej Ligi Światowej. Przed chwilą zakończył się drugi set wygrany przez Rosjan 25-17. Pierwszą partię również wygrali Rosjanie 25-22. Aby awansować do turnieju głównego, który odbędzie się między 4 a 8 lipca w Kurytybie w Brazylii, biało-czerwoni potrzebują dwóch zwycięstw. W rozegranym kilka godzin temu meczu Stany Zjednoczone pokonały Iran 3-0. Z tymi dwoma zespołami Polacy zmierzą się w sobotę i w niedzielę w Łodzi. Polskie szczypiornistki przegrały w Koszalinie z Rosjankami 28-32 w rewanżowym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone w dwumeczu uległy Zbornej 15 punktami i nie wywalczyły awansu na grudniowy mundial w Niemczech. Podopieczne Leszka Krowickiego mogą jeszcze zagrać na mistrzostwach, o ile otrzymają dziką kartę od Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Jerzy Janowicz pokonał rozstawionego z numerem drugim Bułgara Grigora Dimitrowa 7-6-6-3 w drugiej rundzie turnieju tenisowego ATP w Stuttgarcie. Rywalem Polaka w ćwierćfinale będzie Francuz Benoit Paire, który zwyciężył Niemca Petera Gojowczyka 6-2-6-4. W grze podwójnej w Stuttgarcie Marcin Matkowski i Białorusin Max Mirny awansowali do półfinału. Ich rywale, Niemcy Tommy Haas i Florian Mayer, oddali mecz walkowerem. O finał Martkowski i Mirny zagrają z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem. Tymczasem w ćwierćfinale Debla Vertonghen-Bosch w Holandii, Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Meksykanina Santiago Gonzaleza i Kanadyjczyka Adila Shamazdina 6-2-6-2. W półfinale zagrają z rodakiem Melo Andresa oraz Nowozelandczykiem Michaelem Winusem. Po 4 dniach szermierczych Mistrzostw Europy w Tbilisi Polacy wciąż pozostają bez medali. W rywalizacji szablistów triumfował Niemiec Max Hartung. Żaden z biało-czerwonych nie zakwalifikował się do 1/16 finału turnieju. Z 4 polskich szpadzistek najlepiej spisała się Ewa Nelip, która dotarła do ćwierćfinału i zajęła 5. miejsce. W ostatnim pojedynku przegrała z Niemką polskiego pochodzenia Aleksandrą Endolo 11-15. Przeciwniczka niestety była zdecydowanie lepsza, szczególnie w końcówce. Teraz szykujemy się z dziewczynami na turniej drużynowy. Pierwszy mecz mamy ze Szwajcarią o wejście do 8 i jak to nam się uda, to kolejny z Estonią, także proszę mocno trzymać kciuki. Złoty medal zdobyła Rosjanka Wiktoria Kołobowa, a wspomniany turniej drużynowy szpadzistek odbędzie się w sobotę. Jutro w drużynie powalczą florecistki i szpadziści. Zbliża się 21.30, trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy teraz najważniejsze informacje. Kościół katolicki obchodził dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Uroczystości odbyły się w całym kraju. Mszom towarzyszyły procesje do 4 ołtarzy. Negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu rozpoczną się zgodnie z planem 19 czerwca. Po wyborach w Wielkiej Brytanii termin ten stanął pod znakiem zapytania, bo partia konserwatywna straciła bezwzględną większość w parlamencie. Prezydent Rosji przez ponad 4 godziny odpowiadał na pytania rodaków, biorąc udział w corocznym programie telewizyjnym Bezpośrednia Linia. Władimir Putin przekonywał, że gospodarce Rosji w małym stopniu zaszkodziły zachodnie sankcje. Zapewniał też, że są sfery, gdzie Moskwa może współpracować z USA i że zależy jej na normalizacji stosunków z tym krajem. Od dzisiaj za rozmowy i SMS-y w granicach Unii Europejskiej zapłacimy zgodnie z cennikiem krajowym operatorów telefonii komórkowej. Zdaniem szefa Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego to historyczne osiągnięcie, które zwiastuje nową erę dla studentów, biznesu i turystów. Podsumowanie dnia.
21.30 na zegarach. Mateusz Drozda, dobry wieczór raz jeszcze. Zaczynamy część publicystyczną podsumowania dnia w Polskim Radiu 24 od dzisiejszego święta. Kościół katolicki, przypomnijmy, obchodzi Boże Ciało, czyli uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. W studiu gość ksiądz Andrzej Sikorski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ksiądz dziś świętował, pracował? Myślę, że posługa to jest i świętowanie, i posługa, i praca, więc myślę, że jedno i drugie, ale przede wszystkim najważniejsze to jest to, że każdego dnia, prawda, sprawujemy Eucharystię. Dzisiaj jest szczyt tego, co przeżywaliśmy w Wielki Czwartek, kiedy została ustanowiona Eucharystia przez Jezusa i wspominamy to właśnie w Wielki Czwartek, a jednocześnie dzisiaj, kiedy przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, można powiedzieć Boże Ciało, czyli Chrystus, który wychodzi. Święto dziękczynienia, dziękujemy Panu Jezusowi, że zechciał być wśród nas. I Chrystus wychodzi z kościołów na ulicę, by zobaczyć, co tam się dzieje w naszych domach, w polityce, w mediach. Dużo się dzieje dookoła. Chrystus nie jest obojętny na to wszystko i myślę, że to dobrze, że wychodzimy właśnie z kościoła. Jednocześnie właśnie mamy tą możliwość z jednej strony, żeby Chrystus zobaczył, co się dzieje, a z drugiej strony uświadamiamy sobie, że tej Jego obecności potrzebujemy dzisiaj we współczesnym świecie i to jest zarówno właśnie w aspekcie społecznym, tak, jak i w aspekcie rodzinnym, ale również poszczególnie jako ludzie, tak, pojedynczy ludzie. Każdy z nas potrzebuje Chrystusa. Kościół żyje dzięki Eucharystii, ale człowiek też żyje dzięki Eucharystii. Nie da się inaczej żyć. Często mówimy, że Polacy są podzieleni, ostatnio bardzo podzieleni, politycy są podzieleni. Czy ksiądz, pracując z ludźmi, z młodzieżą, widzi te podziały wśród obywateli, wśród społeczeństwa? Takie święta jak dziś są też również temu pomocne, aby te podziały zasypywać, czy to trochę? Ja myślę, że gdzieś na pewno jesteśmy podzieleni i te podziały są na różnych, w różnych aspektach mogą osiągnąć różny mianownik, ale ja bym w dzisiejszą uroczystość szukał tego, co nas łączy. A przede wszystkim, kiedy uczestniczymy właśnie w dzisiejszej uroczystości, to potrzeba nam pokonywać te wszelkie podziały, uprzedzenia, ograniczenia, wszelkie ludzkie blokady, brak miłości, a czasem nawet nienawiść, to co wspomniał dzisiaj ksiądz kardynał Nycz w swoim kazaniu. I myślę, że to jest istotne, żebyśmy uświadomili sobie, że Chrystus przychodzi z miłością do człowieka i na tą miłość Jego również my sami odpowiadamy miłością. A więc chcemy pokonywać to, co nas dzieli, to, co nas uprzedza, wszelkie nasze ograniczenia. Procesja z Panem jest też procesją ku sobie nawzajem, tak mówił wspomniany przez księdza kardynał Kazimierz Nycz. Trzeba pokonywać uprzedzenia, ograniczenia, ludzkie blokady, brak miłości, czasem nienawiść. No więc pytanie, jak to robić? Iść za Jezusem i z Jezusem. Co to jest znaczy? Chyba najłatwiejsze. Myślę, że codziennie odkrywać to, czego On chce od nas, tak? Kiedy przeżywamy swoje życie na serio jako chrześcijanie, jako katolicy, to powinniśmy siebie pytać każdego dnia, czy to, co robię, rzeczywiście jest zgodne z tym, że jestem uczniem Chrystusa. Czy to wypływa z sakramentu chrztu? Wspominaliśmy niedawno 1050. rocznicę chrztu Polski i gdzieś te treści w odniesieniu do chrztu przyjętego przez naród polski jeszcze się przeplatają, są gdzieś w naszych uszach i myślę, że warto by było, żebyśmy również powracali cały czas do źródeł. Iść za Jezusem to również żyć dekalogiem. Dzisiaj jest taki trend, że wybieramy, to dla nas wygodne, inne przykazania poczekają, kiedy będziemy starzy, prawda, a jeszcze coś może być dla nas niewygodne. Potrzeba przede wszystkim weryfikacji swojej postawy, ale również warto pamiętać o tym, że Chrystus niesie nadzieję. On niesie miłość, ale i nadzieję. I wtedy też wzrasta nasza wiara. Iść za Jezusem i z Nim. To jest to główne przesłanie dzisiejszego dnia. A z którymi przykazaniami jest nam najtrudniej dziś w 2017 roku w Polsce? Myślę, że z przykazaniem miłości. To jest najważniejsze przykazanie. Przykazanie miłości, miłości do bliźniego, do Boga. Ale jeżeli nie miłujemy Boga, to nie umiemy miłować siebie jako siebie i siebie nawzajem, tak? Ale wydaje mi się, że również istotne jest to, że to, jacy jesteśmy wobec Boga, jest odbiciem naszych relacji ludzkich. Wszystko, co czynimy jednemu z najmniejszych, czynimy Chrystusowi. On ma twarz często dzisiaj człowieka bezdomnego, uchodźcy, odrzuconego, człowieka potrzebującego pomocy. Tak również mówił dziś kardynał Nycz. Co znaczą te słowa? Przede wszystkim ksiądz kardynał prawdopodobnie chciał zwrócić uwagę na potrzebę każdego człowieka. Każdy człowiek ma różne potrzeby, ale musimy pamiętać o tym, że
To, co jest istotne, to pomoc drugiemu człowiekowi. Nie zawsze materialna. My zmierzamy często w tych różnych komentarzach, również dziennikarzy czy mediów, że najważniejsza jest pomoc materialna. Ja bym tutaj raczej poszedł trochę dalej i przede wszystkim dzisiaj, właśnie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uświadomił wszystkim, że ludzie dzisiaj są głodni Boga. Ludzie są głodni miłości. Proszę zobaczyć, w radio trudno zobaczyć, ale kiedy popatrzymy naokoło siebie, to widzimy, że ludzie dzisiaj nie mają czasu dla siebie. I to jest główny problem. To jest główny problem, że dzisiaj w domu rodzina siedzi pod jednym dachem i nie rozmawia ze sobą. Nie mają czasu, mijają się, ich domy są hotelami. I przede wszystkim istotne jest to, żeby mieć czas dla siebie, żeby mieć czas, żeby się uśmiechnąć, pomóc, porozmawiać, nie uciekać od siebie. To jest pierwszy przejaw miłości i bym bardziej tutaj podążał za tym, nie za pomocą materialną, ale przede wszystkim za tym, żebyśmy mieli czas dla siebie nawzajem. Kochać również innego uchodźcę, imigranta? Kochać tam na miejscu, daleko czy tu blisko? Kochać każdego człowieka, bo przecież Chrystus nie dzieli nikogo i w każdym musimy widzieć Chrystusa. To znaczy? W rzeczywistości, jak to ma się to prawo miłości przekładać na rzeczywistość? Bo człowiek, który dziś brał udział w procesji, katolik, nie katolik, słysząc biskupów wspomnianego przez nas kardynała Nycza, pewnie zastanowi się, ja się zastanawiam, jak więc te słowa w czyn wprowadzić. Bo później trzeba za pewną opcją polityczną się opowiedzieć, jak człowiek dziś może powinien się może się rozeznać w tych wszystkich niuansach. Zostawiłbym tutaj zupełnie politykę, niezależnie, który obóz partyjny rządzi, tak? Bo to jest zmienne i byłbym daleki od tego. Przede wszystkim musimy pamiętać, że tak jak my jesteśmy ludźmi, tak inni wobec nas też są ludźmi. I okazywać miłosierdzie, tak? Mieliśmy rok miłosierdzia, uczyliśmy w kościele, też przypominaliśmy sobie uczynki miłosierdzia co do duszy, co do ciała. I wydaje mi się, że na pewno istotne jest to, żeby pomagać ludziom i tym, którzy potrzebują, i tym, którzy są za granicą, i tym, którzy są w Polsce. Ale jak to powinniśmy konkretnie robić? Angażować się w jakieś dzieła, na przykład Caritas Polska, czy możemy się angażować w różny sposób. Humanitarnymi, możemy angażować się w różny sposób. Może to być pomoc pewnie materialna i to pewnie najłatwiej byłoby nam zrobić. Są organizacje do tego stworzone, które zajmują się poszczególnymi dziełami. Ja sam prowadzę fundację Być Bardziej i prowadzimy program Dzwonek na Obiad, gdzie dożywiamy dzieciaki na terenie całej Polski. Właśnie dobiega koniec roku szkolnego i uświadamiamy sobie, że jest akcja wakacyjna, tak? I też jakby jest wiele dzieci takich, które potrzebują tej pomocy i warto właśnie zainteresować się tym, jeżeli ktoś by chciał, można wejść dzwoneknaobiad.pl. A wyznawców islamu trzeba się bać? Myślę, że nikogo bym się nie bał, do każdego bym podszedł z miłością. Warto rozmawiać. Słyszeliśmy również takie słowa dziś. Demon postępu i nowoczesności czyni spustoszenie chociażby w zachodniej Europie, mówił arcybiskup Lesławy Leszek Głódź. Ksiądz się boi demona postępu i nowoczesności? Ja myślę, że Kościół dzisiaj musi iść z postępem i nowoczesnością, ale pamiętając o tym, że tą jedyną drogą jest Jezus Chrystus. Dzisiaj Ewangelię przekłada się w sposób nowoczesny. Robi to wiele duszpasterzy młodzieżowych też, bo droga dojścia do młodych ludzi, tak? Jeżeli zatrzymalibyśmy się tylko na tym, co było 2000 lat temu, to owszem, treściowo jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o wykorzystanie narzędzi, to jest to wskazane, choć trzeba pamiętać, że jest to tylko narzędzie, a nie cel sam w sobie. Brak religii w życiu społecznym prowadzi do marnienia i podlenia, tak z kolei mówił w Warszawie biskup warszawsko-praski. Mało jest religii w życiu społecznym, za mało powinno być więcej. Mówi się dzisiaj o podziale, prawda, o rozdziale, nawet dzisiaj w czasie jednej z procesji Bożego Ciała uczestnicy usłyszeli do kościoła, do ruiny, tak? No, czyli jakby próbuje się kwestię wiary zamknąć gdzieś w cztery ścianach. To nie jest sprawa prywatna i o tym dzisiaj apolosami, jak ten pan profesor, jest to sprawa społeczna, tak? 90-kilka procent to są ludzie katolicy, wierzący, ochrzczeni, tak? I myślę, że dzisiaj powinniśmy się o to również upominać. Każdy ma prawo do wyznawania swojej wiary. Ale to prawo jest jakoś odbierane dzisiaj? Zagrożone? Ja myślę, że może w Polsce nie, bo
taki mądry. Żyjemy w filozof. Wolnej Polsce, tak, żyjemy szczęka w musi jakoś Polsce, tak która, gdzie jest również wolność słowa, tak ale jesteśmy świadkami na świecie, gdzie są zamachy na chrześcijan. Jaki on mądry jest. Rzeczywiście miałabym się jaskrawym przykładem bluźnierstwa jest spektakl klątwa wystawiany w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Tak mówił również arcybiskup Henryk Hozer. Trochę inne słowa niż te zawisły. Prawda? Czy dla księdza to są dwa różne głosy tego samego kościoła? Czy to jest jeden głos kościoła? Ja myślę, że hierarchowie mają bardzo konkretne nauczanie, które proponują wiernym. Ludzie, tak? I niewątpliwie dzisiejszym dniu to, co bym mówiłam najbardziej tutaj próbował pokazać, to, że Eucharystia to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Tak? I, to, i zarówno ksiądz kardynał Nycz, który rabbi, wspominał właśnie o tym, że trzeba iść za Chrystusem i z Chrystusem, plebs, i ksiądz Jezus, arcybiskup Hozer, który upomina się o to, żeby nie dokonywać aktu profanacji Eucharystii, to jedno i drugie jest bardzo potrzebne. Można sobie wybrać, po której stronie Wisły się jest w Kościele. Pawłowicz, to nie chodzi o wybór, bo Kościół jest Chrystusowy, więc tutaj no byłbym daleko od tego, żeby wybierać, po której tam wiadomo, mieszkamy po jednej czy po drugiej stronie Wisły w Warszawie i należymy do tej czy do tej diecezji, ale Kościół jest jeden Chrystusowy i o tym też warto pamiętać, tworząc wspólnotę Kościoła i uświadamiając sobie, że za ten Kościół również my jako świeccy odpowiadamy. Brałem dzisiaj udział w procesie na pewno. Brałem udział w procesie, jak najbardziej. O co tu chodzi? Czego wyrazem są takie procesje? To jest manifestacja wiary? Dzisiaj nam sobie, tym, którzy idą w procesji, w co wierzymy, dlaczego wierzymy, czy również tym wszystkim, którzy zostali w domach? Ja myślę, że inaczej się to odkrywa w dużych miastach, jeszcze inaczej jest to w małych miasteczkach, a jeszcze inaczej jest na wsi. Jestem pod Warszawą w parafii i mogę sobie, uświadomiłem sobie coś szczególnego, że ci ludzie bardziej przeżywają uroczystość Bożego Ciała niż w dużych miastach. W dużych miastach na ogół ludzie wyjeżdżają, tak? Oczywiście uczestniczą w dużych procesjach centralnych i to widać dzisiaj było w telewizji, w różnych przesłaniach dziennikarskich, ale przede wszystkim uświadamiamy sobie to, że wyjście w procesji jest publicznym wyznaniem wiary. Kościół nie zamyka się w czterech ścianach, Chrystus wychodzi na zewnątrz i to główne przesłanie to właśnie to, że Chrystus chce mieszkać w tej naszej codzienności, która nie zawsze może jest dobra, nie zawsze my sami jesteśmy dobrzy, tak? Ale On chce tym mieszkać, chce to przemieniać. I powinniśmy mu na to pozwolić. Ale coraz trudniej jest tym wychodzeniem na ulicę. Mówi ksiądz o Warszawie, coraz może trudniej, coraz mniej kierowników wychodzi, aby manifestować wiarę, czy łatwiej jest wyjechać, bo długi weekend kolejny. Myślę, że tak sobie się uświadomiłem po 10 latach bycia księdzem, że jest to przepiękna uroczystość, o tym wiedziałem, ale jakby że ten, przez to, że jest weekend długi, to trochę ta uroczystość traci. A przez te 10 lat coś się zmieniło z perspektywy księdza? I tak dalej. W mojej perspektywie zmieniło się chyba to, że zawsze z ruchu na rok coraz głębiej przeżywam tą uroczystość. Kiedyś może bardziej turystycznie, tak? Teraz trochę właśnie bardziej tak świadomie, ale przede wszystkim też uświadamiam sobie, że jest to wielkie święto radości, święto dziękczynienia za Eucharystię, tak? To, co rozpoczyna się w Wielki Czwartek, dzisiaj właściwie można powiedzieć, jest takim drugim szczytem Eucharystii. Ale patrząc na wiernych, na ludzi, ludzie jest coraz więcej, coraz mniej świadomie przeżywają to święto. Myślę, że dzisiaj w ogóle przeżywanie swojej religijności, przeżywanie swojej wiary jest bardziej świadome, jest bardziej klarowne. Jest tak, tak, nie, nie. Ludzie, którzy odchodzą, prawda, jeżeli odchodzą, to odchodzą z różnych powodów, ale jednocześnie ci, którzy zostają, to przeżywają swoją wiarę bardziej świadomie. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, ja nie chciałbym, żeby tutaj to wybrzmiało, że jest mniej czy więcej ludzi, bo nie prowadzę danych socjologicznych, ale też takim punktem szczególnym jest Droga Krzyżowa, prawda, ulicami Warszawy czy dużych miast i też bardzo dużo wiernych uczestniczy w warszawskiej chociażby Drodze Krzyżowej Akademickiej i wydaje mi się, że jedno i drugie wyjście na ulicę jest wyznaniem głębokim, wyznaniem wiary, przyznaniem się do Chrystusa, a jednocześnie uświadomieniem całemu społeczeństwu, że bez Chrystusa człowiek gdzieś tam no, zaczyna właśnie to, co mówią księża biskupi, gubić się, często właśnie zatracać i nawet tracić sens życia.
A jaka to jest propozycja dla tych wszystkich niewierzących, poszukujących? Czy mogą się dołączyć do tej procesji? Jak to zrobić? Chrystus poszedł do wszystkich. Jest dla wszystkich. Kościół też jest dla wszystkich, więc jeżeli ktoś tylko pragnie, a jeżeli ktoś ma dobrą wolę, to zawsze może przyłączyć się i poszukiwać. Droga tutaj na ziemi każdego z nas, niezależnie czy człowieka głęboko wierzącego, czy poszukującego, jest drogą, która ma być pielgrzymką do spotkania z Chrystusem w niebie. Ale ja do tej pory nie wiem, czy pomagać uchodźcom, jak im pomagać, czy bardziej ich się bać. Ja bym był daleki od tego, żeby się bać kogokolwiek, a jednocześnie pomagać na tyle, na ile nam wolna wola i nasz rozum podpowiada. Ale konkretnie, proszę księdza, przyjmować, czy chrześcijanom najpierw pomagać, a później może wszystkim niewierzącym i nieznawcom? Myślę, że należałoby przede wszystkim sobie samemu odpowiedzieć, kto jest tym uchodźcą, tak? I kto jest tym imigrantem. I na tyle, na ile podejmuje te działania państwo polskie, czy organizacje charytatywne, tak? Przez to możemy się włączyć. Wiadomo, że bezpośrednio my, jako mieszkańcy, czy Warszawy, czy innych miast, za bardzo nie możemy pomagać. Choć papież wezwał do tego, żeby parafie zapraszały, prawda, uchodźców do rodziny, żeby zapraszały. Ale też była taka akcja, chociażby w archidiecezji warszawskiej, gdzie można było właśnie włączyć się w przekazanie datku jakiegoś na rodziny w Syrii. Arcybiskup Konrad Krajewski bodaj, tak, jałmużnik papieski. Oddał swoje mieszkanie w ostatnim tygodniu. To może tak trzeba? Myślę, że można. Jak najbardziej media z tego robią jakiś szczyt, ale myślę, że to jakby... Nie widziałbym tutaj jakiejś wielkiej fascynacji, że biskup oddał swoje mieszkanie. Raczej bym poszukiwał... Normalne działanie? Normalny taki zwyczaj? To znaczy... Powszechny chyba nie. Powszechny nie, ale nie jest to coś takiego, co by warto naśladować na pewno, ale jakby, jeżeli ktoś ma takie warunki, tak najbardziej. Ksiądz Andrzej Sikorski, rozmawialiśmy o Bożym Ciele, o wymiarze społecznym i praktycznym. Bardzo dziękuję za wizytę w Polsce. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, życzę wieczoru. Kłaniam się nisko, 21:47, zmieniamy temat, przenosimy się za granicę. Jest z nami Łukasz Polinceusz, ekspert z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezydent Władimir Putin w trakcie dorocznej telekonferencji z obywatelami przekonywał dziś, że gospodarce Rosji w małym stopniu zaszkodziły sankcje. Zapewniał, że są sfery, gdzie Moskwa może współpracować z USA i że zależy jej na normalizacji stosunków. Zaskoczeniem reagował na brzmiące w trakcie konferencji skargi dotyczące niskich pensji, złych warunków mieszkaniowych, braku gwarantowanych prawem usług medycznych. Zapewnił jednocześnie, że wie o tym, jak w Rosji żyje się zwykłym ludziom. To kolejna odsłona tego wydarzenia, tej telekonferencji, czy powiemy tego teatru również politycznego, kiedy Władimir Putin nie był prezydentem, również takie wydarzenia miały miejsce. Komu one są bardziej potrzebne? Jemu samemu, czy Rosjanom? No właśnie, słusznie pan redaktor zauważył, że ciężko nazwać to wydarzenie, bo właśnie wydarzenie, spektakl, show, z tą pewnością wyjątkowa propaganda, wyjątkowa i to w takim pozytywnym raczej sensie, bo jednak zwróćmy uwagę, że na skalę światową jest to ewenement, kiedy przywódca kraju po raz 15 ma okazję rozmawiać z obywatelami na różne tematy i poruszać także kwestie, które obserwuje świat, bo to nie tylko wydarzenia, nie tylko tematy zewnętrzne, krajowe, ale także te międzynarodowe, o których tutaj pan wspomniał, czy to relacje rosyjsko-amerykańskie, czy też kwestia syryjska, kwestia sankcji. To wszystko dzisiaj padło. Zresztą bardzo zbiórczo wybrane, bo oczywiście tych pytań, które padają do Władimira Putina, z reguły jest bardzo wiele. W ubiegłym roku było ich ponad 2 300 000. W tym roku mówi się, że była to liczba bardzo podobna. Więc ogrom pytań i ogrom wątków, którymi przywódca Władimir Putin musi się zająć jako wódz i przewodnik państwa. Więc na pewno jest to jakiś show, na pewno jest to istotny walor i aspekt relacji pomiędzy właśnie prezydentem Władimirem Putinem a obywatelami. Ale czy dziś wpadły jakieś ważne słowa, czy przełomowe słowa z punktu widzenia obserwatorów zagranicznych, jeśli chodzi o wspomniane przez pana kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, czy wojnę na Ukrainie, czy konflikt w Syrii? No i tutaj rzeczywiście warto zwrócić na te tematy uwagę. Prezydent Putin podkreślił, że są tak naprawdę
cztery wymierne obszary, jeśli chodzi o relacje rosyjsko-amerykańskie. Część z nich, jak na przykład kontrola kwestii nierozprzestrzeniania broni jądrowej, nie tylko w Korei Północnej, czy też walka z ubóstwem, jest raczej bezkontrowersyjna i tutaj jakby porozumienie pomiędzy stolicami powinno być nawiązane. Natomiast jest taka kwestia chociażby jak walka z negatywnym wpływem na środowisko. Jak wiemy, ostatnia decyzja prezydenta Trumpa trochę to, ten aspekt pokrzyżowała, wybiła argumenty. Rosja, która nie jest stroną tutaj, znaczy która jest stroną w jakiejś mierze traktatów paryskich, ma też wątpliwości, czy je respektować, czy też nie, no bo jeśli Stany Zjednoczone jako główny gracz się wycofują, no to ciężko będzie tutaj nawiązać porozumienie. No i są te gorące tematy, czyli kwestia syryjska, kwestia bliskowschodnia, ale także gdzieś w tle wciąż pozostaje oczywiście kwestia ukraińsko-rosyjska, która dzieli nie tylko Stany Zjednoczone i Rosję, ale dzieli także Unię Europejską, dzieli nasz kontynent z Rosją. Przy czym warto pamiętać, ja bym tutaj wciąż nawiązywał do starej maksymy, że trzymać wrogów należy blisko, a przyjaciół daleko. I z Rosją należy rozmawiać. To też, myślę, pokazał ostatni gest prezydenta Macrona względem Władimira Putina, zaproszenie do Paryża i wizyta Putina właśnie w Paryżu, że te rozmowy powinny być toczone i myślę, że one w jakiejś mierze będą toczone. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę i tutaj przenosząc się już dalej na wschód od Rosji, czyli Półwysep Koreański, tam wciąż zagrożenie związane z konfliktem koreańskim, czyli północ Korei wciąż pod znakiem zapytania. Jednak nie tylko Chiny, ale Rosja może być tutaj sojusznikiem w rozstrzygnięciu tej kwestii i w nieeskalowaniu tego konfliktu. Mówiąc o konflikcie zbrojnym w Donbasie, Putin zapowiedział, że Rosja będzie czynić wszystko, by wesprzeć ludzi tam, niezależnie od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Tak się zastanawiam, jak ludzie, Rosjanie, przed telewizorami, na placach zgromadzeni, rozumieją takie słowa. No ciężko powiedzieć, jak rozumieją, natomiast z całą pewnością Władimir Putin posługuje się bardzo piękną retoryką i ta retoryka trafia do ludzi, to znaczy wciąż gdzieś w tle pozostaje aspekt wielkiej Rosji, która jest w stanie sobie poradzić sama, która nawet wbrew sankcjom, o których tutaj wspominaliśmy tylko, jest w stanie tą gospodarkę podźwignąć na wysokie loty i nie ma żadnych problemów niemalże w wyniku tych sankcji. I oczywiście na zewnątrz jest to taki obraz miodem i mlekiem płynący, natomiast rzeczywistość jest trochę inna. W Rosji aż tak dobrze się nie dzieje i chociaż to widać po nakładach na zbrojenia, które co prawda są wysokie, ale jednak nie są aż tak wysokie, jak mogłyby być, gdyby Federacja Rosyjska ten poziom gospodarczy miała lepszy. Odcięcie jednak od tego świata zachodniego i trochę wyeliminowanie chociażby z grupy G20 i tak dalej, więc to wszystko wpływa na ten obraz Rosji. Ale jednak Władimir Putin stara się wciąż wtłaczać w serca i umysły Rosjan tą wielką Rosję i myślę, że taki jest główny przekaz tego spotkania. Były postulaty dotyczące problemów lokalnych, były obiecywane interwencje, były rady, były pytania dzieci i odpowiedzi na te pytania. No, trzeba chyba by wejść trochę w mentalność rosyjską, prawda? Poznać tamten sposób myślenia i pewnego takiego, no nie wiem jak to nazwać, ale rozeznania w sytuacji pewnych pragnień Rosjan. Oni inaczej myślą chyba. Oni chcą, aby to był władca, który odpowie na każde pytanie. I teraz pytanie nasze, z naszej perspektywy, czy rzeczywiście to kupują ci ludzie i wierzą w tę interwencję, że droga do domu powstanie i będzie łatwiej dostać się do lekarza? Wierzą i to co więcej, te interwencje rzeczywiście są skuteczne, bo kiedy prześledzimy przez te 15 lat, bo tak jak powiedziałem, pierwsza telekonferencja w 2001 roku miała miejsce, kiedy prześledzimy efekty po tych wydarzeniach, to rzeczywiście Władimir Putin jest skuteczny. Tam cały sztab ludzi, który zbiera te pytania, oczywiście wcześniej selekcjonuje,
dba o to, żeby obywatel, który już dodzwoni się, którego pytanie padnie, które kwestia zostanie poruszona, rzeczywiście był usatysfakcjonowany po tym telefonie, jeśli rzeczywiście zginął małej dziewczynce Szybkowa, dziadka, bo tak, takie jedno było, jedno pytań dzisiaj także padło, to ten Szybkowar się szybko odnajdzie i on gdzieś tam się zaraz znajdzie, będzie dostarczony. I wtedy wszyscy inni widzą, że jednak można. Jednak można i Władimir Putin jest taką postacią wszechmocną i rzeczywiście jest w ten sposób przedstawiany jako osoba, która potrafi wiele i zresztą te obrazki, kiedy na stepach jeździł konno, pływał łodzią podwodną, latał samolotem i tak dalej, więc to jest taki rzeczywiście w krwi i kości przywódca, mocny, wszechstronny i posiadający ogromną wiedzę, ogromne możliwości, ale też potrafiący ostro krytykować tych, którzy gdzieś tam coś zrobili źle, bo też były takie pytania, gdzie są pieniądze na przykład po powodziach gdzieś w którymś z kraju dalekiej Rosji, gdzieś w powodzie były pieniądze, były przeznaczane przez z budżetu centralnego, a te pieniądze się rozeszły, ta pomoc nie trafiła i już tam palcem poprosił o tym, że rzeczywiście zaraz to sprawdzimy i te pieniądze będą. Ale były i takie wpisy internautów, jak ten, cała Rosja uważa, że zasiedziałeś się na tronie. No, ale to jest jednak obraz mniejszości. Wydaje się, że dzisiaj nie ma następcy po Władimirze Putinie. O to raczej, też było pytanie, prawda? I raczej nie widać, aby ktoś był namaszczony przez Władimira Putina na to stanowisko po nim, gdy on już odejdzie ze stanowiska prezydenta. Wyborcy zdecydują. Powinien to określić wyborca. Takie słowa padły dziś na pytanie o następcę. No i na pewno zdecyduje. Też nie padło, co istotne, też nie padło z ust prezydenta Władimira Putina, nie padła jakaś deklaracja co do tego, czy będzie po raz kolejny kandydował, a ma taką możliwość, aby zostać ponownie prezydentem. Do tego go predysponują przepisy, natomiast czy tak będzie, czas pokaże. To również część pewnej gry? Z tą pewnością są tak. Myślę, że Władimir Putin nie jest doskonałym strategiem, to trzeba mu przyznać i myślę, że też wszystkich kart nie jest dzisiaj chętny odkrywać, szczególnie, że tak jak powiedziałem na samym początku, to wydarzenie, to spotkanie z obywatelami obserwuje nie tylko obywatele rosyjscy, ale także cały świat. I dodajmy na koniec naszej rozmowy, że po wyznaniu, że został Władimir Putin dziadkiem, po raz drugi rozległy się spontaniczne brawa. Bardzo dziękuję za komentarz. Łukasz Kulinceusz, ekspert z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Kłaniam się nisko. Reklama. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyjątkowy album Dekalog 10 prostych słów w wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach gospodarczych oraz biznesowych z kilkudziesięciu krajów. Jak mówi Włodzimierz Kurowski, radca, kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Astanie, forum to także ważne wydarzenie dla naszego kraju. Kazachstan chce być liderem wśród krajów Azji Centralnej i tak się dzieje. Polskie firmy, przedstawiciele władz, resortów ekonomicznych biorą w nim udział. Takie forum stymuluje rozwój współpracy. W forum ekonomicznym w Astanie swoje wystąpienie mają też przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kazachowie chcą od nas uczyć się wspierania przedsiębiorczości, dodaje Michał Polański z PARP. Kazachowie bardzo uważnie patrzą na to, jak w innych krajach rozwija się przedsiębiorczość, w jaki sposób pomaga się przedsiębiorczości i postrzegają ten rozwój przedsiębiorczości w Polsce jako coś, co jakby można rzeczywiście przenieść do Kazachstanu. W astańskim forum ekonomicznym bierze udział 5000 gości z 80 krajów.
z Astany mówiła Justyna Golonko. Przenosimy się do kraju. Policja zatrzymała 21-letniego mężczyznę podejrzanego o ugodzenie nożem policjanta w Tarnowie. Rzecznik małopolskiej policji, młodszy inspektor Sebastian Gleń, powiedział, że sprawca ataku na funkcjonariusza wcześniej w agresywny sposób zaczepiał kobietę. Do ataku doszło w czasie próby zatrzymania. Mężczyzna jadący na rowerze nie chciał się zatrzymać na wezwanie funkcjonariuszy i ranił nożem policjanta. Małopolscy policjanci przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę poszukiwania napastnika, powiedział Sebastian Glenie. Tam na miejscu użyliśmy psa tropiącego, przeprowadziliśmy oględziny, znaleźliśmy narzędzie, którym się posługiwał ten nóż, którym ogodził policjanta. Penetrowaliśmy ten teren, zabezpieczaliśmy też monitoring. Po tych czynnościach, intensywnych czynnościach wykrywczych, wytypowaliśmy mężczyznę, który może mieć związek z tym przestępstwem. Podjęliśmy takie środki ostrożności, to znaczy przyjechali policyjni antyterroryści z Krakowa, którzy weszli do mieszkania, gdzie przebywała osoba, którą podejrzewaliśmy o ten napad. Zatrzymali go. Rzecznik małopolskiej policji dodał, że zatrzymany był pod wpływem narkotyków. Jutro zostanie przesłuchany. Ranny funkcjonariusz przeszedł operację. W lasach rośnie zagrożenie pożarowe. Najgorzej jest na Warmii i Mazurach. Ostrzegają strażacy i leśnicy. Jeszcze na początku tygodnia takiego zagrożenia w ogóle nie było. Teraz na obszarach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie obowiązuje drugi, średni stopień zagrożenia pożarowego. Dziś strażacy walczyli z pożarem ściółki leśnej w gminie Purda koło Olsztyna. Na szczęście ogień udało się szybko zlokalizować i ugasić. Leśnicy i strażacy apelują, by nie używać otwartego ognia w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Każdego roku Lasy Państwowe w Olsztynie wydają na ochronę przeciwpożarową ponad 4 miliony złotych. Do dyspozycji leśników są samolot gaśniczy i patrolowy oraz 40 wież obserwacyjnych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Czas na pogodę. Tej nocy pogodnie, tylko na zachodzie możliwe deszcz i burze. Na termometrach od 8 do 16 stopni. A jutro pochmurno, jedynie na wschodzie, początkowo miejscami zachmurzone.